Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To ja, ksiądz Adam, misjonarz świętej rodziny. Tęsknicie za Jezusem? Dzisiaj zbliżymy się do Niego poprzez najważniejszy moment całej mszy świętej, poprzez komunię świętą. W jaki sposób przyjąć komunię świętą? Jak ona smakuje? Zapraszamy na kolejny odcinek. Sam moment przyjęcia Komunii Świętej, czyli Pana Jezusa do swojego serca, jest niezwykły. Dlatego to normalne, że może wywoływać u niektórych stres. Ale nie przejmujcie się. Wszystko powoli wyjaśnimy. Zaczniemy od podstawowej różnicy. Czym różni się zwykły chleb od chleba eucharystycznego, czyli Komunii Świętej? Popatrzcie. Tutaj mam zwykłą kromkę chleba, takiego jaki jemy praktycznie codziennie. Obok jest opłatek, taki, którym dzielimy się podczas Wigilii. To też jest rodzaj chleba. I mamy wreszcie hostię. Ona jest tak samo wypiekana jak opłatek. Wygląda tak samo, smakuje tak samo, ale ma taki okrągły kształt. I są w końcu małe hostie, czyli komunikanty. Te hostie, które tutaj mam, one są jeszcze niekonsekrowane, to znaczy, że nie są przemienione jeszcze w ciało Chrystusa. Dopiero położy się je na patenie i podczas mszy świętej dokona się ta przemiana, przeistoczenie. Myślę, że wszyscy wiecie, jak smakuje opłatek. Komunia święta smakuje dokładnie tak samo, ponieważ hostia jest zrobiona z tego samego rodzaju chleba, ale zachowuje nawet po przeistoczeniu wszystkie swoje właściwości. Ma taki sam smak, taki sam zapach. Wiemy jednak, że podczas mszy świętej dokonuje się ta niezwykła przemiana, której nie jesteśmy w stanie zobaczyć. I chociaż nasze zmysły mówią nam, że to jest zwykły chleb, to my wiemy, że to już jest ciało Chrystusa. Jest nawet taka pieśń eucharystyczna, która mówi: mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. A więc tutaj musimy też mieć taką wyobraźnię, żeby uruchomić swoją wiarę. Pomimo, że nasz smak mówi, że to jest chleb, my wiemy, że to jest sam Pan Jezus, Jego ciało. Podczas każdej mszy świętej dokonuje się przeistoczenie zarówno chleba, jak i wina. Ale Komunię Świętą przyjmujemy zwykle tylko pod postacią chleba. Może być też tak, że przyjmujemy pod obiema postaciami chleba i wina. I wtedy to wino, które już jest przemienione w krew Chrystusa, zachowuje swoje właściwości, smak i zapach. Do Komunii Świętej zwykle podchodzimy w procesji. W tak ważnym momencie nie możemy się spieszyć. Mi zawsze pomaga takie porównanie, że powinniśmy poruszać się jak aniołowie. Powoli, godnie, pięknie, ze złożonymi rękoma. Komunię Świętą przyjmujemy na stojąco lub najlepiej na klęcząco, na specjalnie przygotowanym do tego klęczniku. Przyklękamy, a kapłan podnosi lekko hostię konsekrowaną i mówi: ciało Chrystusa. Wtedy odpowiadamy: amen. Następnie otwieramy lekko usta i wysuwamy trochę język. I w tej chwili niech cała nasza uwaga będzie skupiona na Panu Jezusie, bo nie przyjęliśmy przed chwilą zwykłego chleba, opłatka, tylko Jego ciało, Jego serce
do swojego serca. W powtórce z małego katechizmu powiemy sobie 7 sakramentów świętych. Uwaga! Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy jutro o tej samej porze, bo Jezus tęskni za wami. Z Panem Bogiem.